Co jakiś czas słyszymy od prezydenta Płocka apel o zaangażowanie się PKN Orlen w finansowanie budowy stadionu Wisły Płock. Czy można już jednoznacznie określić, jaka będzie decyzja koncernu w tej sprawie? Decyzja koncernu w tej sprawie jest niezmienna. PKN Orlen od samego początku komunikował, że niestety nie może ze względów formalno-prawnych zaangażować się w finansowanie stadionu Wisły Płock, tak samo jak nie może zaangażować się w finansowanie innych aktywów, które mogłyby się pojawić na terenie miasta Płocka. Oczywiście bardzo mocno kibicujemy temu projektowi. Wierzymy w to, że skoro został ogłoszony przetarg i został wybrany wykonawca, to miasto ma zabezpieczone środki pod budowę tego stadionu. W związku z tym już nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli wspólnie na nowym, pięknym stadionie kibicować Wiśle Płock, ale będziemy czuć również pewną taką satysfakcję, bo mamy przekonanie, że mimo tego, że PKN Orlen nie będzie bezpośrednio finansował budowy stadionu, to mamy przekonanie, że finansujemy tą budowę w sposób pośredni, płacąc regularnie bardzo wysokie podatki do budżetu miasta Płocka. Średnio w ostatnich latach płaciliśmy około 155 milionów złotych i wierzymy, że te środki będą między innymi przeznaczone na budowę stadionu, ale również na wiele innych potrzebnych inwestycji. Czy jest możliwe, że PKN Orlen w przyszłości zostanie sponsorem tytularnym z wybudowanego już stadionu? Jest to pomysł, który jest możliwy do zrealizowania oczywiście w przyszłości. Są to praktyki, które stosuje się na świecie, że w ramach naming rights różne spółki właśnie wykupują prawa do nazw różnych obiektów sportowych. W związku z tym nie jest wykluczone i liczymy na to, że jeżeli pojawi się taka możliwość, to w przyszłości będziemy o tym rozmawiać z Urzędem Miasta w Płocku. Z jakiego powodu PKN Orlen zdecydował się zaangażować w finansowanie piłki nożnej w Bydgoszczy? Nastąpiło absolutne nieporozumienie. Nie jest prawdą, że PKN Orlen jest sponsorem klubu Zawisza Bydgoszcz. PKN Orlen w ramach naszego projektu, w ramach naszej strategii angażuje się we wsparcie dzieci i młodzieży w wielu miejscach. Oczywiście w głównej mierze robimy to w Płocku, ale również staramy się angażować we wsparcie dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. Między innymi dlatego nasze wsparcie pojawiło się w Bydgoszczy, ale pojawiło się tylko i wyłącznie w ramach właśnie wspierania dzieci i młodzieży.